No cóż, ja pisząc książkę Las czwarta rano nie dedykowałem jej ekranowi. Z tego nie miało być filmu. Z tego miała być książka, bo w czasie, kiedy ją pisałem, nie nadawałem się do tej rzeczywistości, która zarządza filmem. Do rzeczywistości tłumnej, do rzeczywistości, w której, żeby stanąć naprzeciwko technologii, trzeba w jakimś sensie obsłużyć, przepraszam za kolokwialne określenie, dużo ludzi. Ale potem, kiedy zorientowałem się, że już wprawdzie z trudem, ale powoli łapię równowagę, że już jestem w takim balansie, który pozwala słyszeć i widzieć innych, zacząłem myśleć, że chciałbym z tego zrobić film. Nie, że mógłbym, nie, że to się nadaje na film, tylko że chciałbym zrobić z tego film. Ale ponieważ nie byłem jeszcze całkowicie przytomny, potrzebna mi była druga para oczu i drugie serce. I te znalazłem w osobie Krzysztofa Majchrzaka. Drugą parę oczu i serce. No i razem wykroiliśmy z tej książki i z tego, co niezapisane, scenariusz, który w rezultacie powiódł nas do ekranu. Co ty robisz? Szukam znowu dziecka. Skąd to masz? Z mamy. Myślę, że największym atutem filmu Las czwarta rano jest jego nietypowość, ponieważ ciężko by znaleźć film podobny do tego, ponieważ on jest... Ten film jest, no, jest nietypowy, bo relacje pomiędzy bohaterami, ich życie i związki budujące się pomiędzy nimi są niby jakby z pozoru są normalne, gdyby komuś je powiedzieć. Spotykają się ludzie, przyjaźnią, kłócą i tak dalej. Jednak myślę, że na ekranie są przedstawione w dziwny sposób i myślę, że to jest jakby jeden z istotnych powodów, do których warto zobaczyć ten film. I myślę, że on wywołuje jakieś uczucia, niekoniecznie pozytywne, chociaż oczywiście takie są moim zdaniem lepsze, ale ważne, żeby film wywołał jakiekolwiek uczucia, a nie pozostawał neutralny. I myślę, że właśnie ten film taki jest. Drogę tej postaci, właściwie spełniałem swoje marzenia z tamtego czasu, kiedy ją pisałem, kiedy pisałem najpierw książkę, później może już trochę mniej przy okazji scenariusza. Krótko mówiąc, to było takie instynktowne podążanie za moimi marzeniami z tamtego czasu, za marzeniami o byciu w zgodzie ze sobą na tyle, na ile to było wówczas możliwe i podążaniu za potrzebami. One do tego się ograniczały, żeby mieć kromkę chleba dziennie i żeby nie być widzianym, żeby nie wystawiać się na widok i żeby mieć trochę ciepła od piecyka. Zatem zdarzyło mi się, że widziałem w życiu takie ucieczki. Widziałem je w Bieszczadach. Widziałem ludzi, którzy opuścili duże korporacje, w których byli bardzo już dobrze ulokowani po to, żeby wreszcie stanąć naprzeciwko swoich prawdziwych potrzeb, nie kłamać o swoich potrzebach, powiedzieć, potrzeba mi jest to i to i to i to coś, to było naprawdę bardzo niewiele. Tak, spotkałem takich ludzi i wyglądają na szczęśliwych. Mój bohater takie dokonał wyboru po prostu. Myślę, że Krzysztofa Majchrzaka również nie tylko na ekranie otacza delikatna aura tajemniczości, również w życiu prywatnym, ale jest on jednocześnie bardzo otwartym człowiekiem i bardzo życzliwym człowiekiem. Mimo że czasem sprawia wrażenie groźnego, czasem taki bywa, ale jest bardzo dobrym człowiekiem i zależy mu na dobrej współpracy, na dobrych efektach współpracy, więc też bardzo wspiera w różnych trudnościach. Oczywiście bywa wymagający, ale myślę, że dzięki temu jest tak zapamiętywalnym aktorem, bo jakby jest niepowtarzalny. Wszystko się zgadza.
Olszakiem wieczorem przed zdjęciami przeprowadzaliśmy próby na temat scen, które miały być nagrywane następnego dnia. I właśnie był taki spór, ciężko nazwać sporem, taka sprzeczka pomiędzy właśnie panem reżyserem, Krzysztofem Majchrzakiem a mną. I trzymała na temat rozładowanej komórki. I właśnie panowie Krzysztof Majchrzak i Janek Opkolski bardzo chcieli, żeby brzmiało to komórka mi siadła. W sensie chodziło o rozładowaną baterię. Jednak brzmiałoby to troszkę archaicznie, więc ja się upierałam, żeby brzmiało to inaczej. Bateria albo telefon, bądź coś takiego. I właśnie przez pewnie jakieś 3 godziny toczyliśmy spór, jak powinno to zabrzmieć. I właśnie nie pamiętam, jak w końcu to było, ale... No ale było parę takich drobnych sporów tego typu. Inny budżet niż mikrobudżet nie był w naszym zasięgu. No po prostu tak było. Ja tam figuruję jako producent przy tym filmie. To też nie wybór kogoś, kto całkowicie panuje nad sytuacją swoją zawodową, tylko to jest wybór kogoś, kto nie mógł znaleźć producenta. Uczę się nowego zawodu, zresztą chętnie, choć może dość opornie, dlatego, że nie znalazłem producenta do tego filmu. Po prostu podejmowałem takie próby, co oznacza mikrobudżet, bo to jest dobre określenie. Otóż deficyty w rozmaitych sferach realizacji filmu. No jest mniej o coś, o to, o tamto, o owo i o coś jeszcze. Czy to się da czymś zastąpić? No więc tak, to jest moje drugie odkrycie z rzędu. Z rzędu nie. W międzyczasie był film dość dobrze zasilony, czyli Serce, serduszko. Ale to już jest moje drugie odkrycie, że można natlenić film takim tlenem, który pochodzi z młodości, z pasji, z pragnienia zobaczenia efektów swojej pracy na ekranie. Skrzyknąłem swoich studentów, skrzyknąłem młodzież kręcącą się gdzieś na peryferiach filmu. I obietnica była taka, że w zamian za tę daninę będzie chłodno, niewygodnie, ale będzie można widzieć film bardzo, z bardzo bliska. Z takiego dystansu, z którego być może nie zobaczyliby go nigdy, gdyby nie ta okazja. No to coś zamiast pieniędzy, czyli taki szczególny rodzaj aktywności, szczególny rodzaj daniny, to się naprawdę da odczytać na ekranie. No i przede wszystkim takie poczucie, że wszyscy mamy tak samo, że nikt nie ma lepiej na tym planie. Że nie jest tak, że aktor na przykład ma lepiej, że ma, jak się zdarzało na planach moich filmów, swoją osobną przyczepę ogrzewaną, że ma swoje osobne, zamawiane specjalnie dla niego posiłki. No, że na przykład ta najważniejsza ekipa, czyli reżyser, operator, scenograf, że oni też są jakoś uprzywilejowani. Wszyscy mieliśmy równo. Wszyscy byśmy porówno obciążeni konsekwencjami tych decyzji, żeby robić film za marny grosz. I z tej równości wzięła się bliskość. Z bliskości to już bardzo, bardzo łatwo dotrzeć do ekranu. To już bliskość daje taką ofertę i zawodową, i ludzką, która się po prostu bezwzględnie transportuje na ekran. To widać, że ludzie, którzy robili ten film, lubili się, że gotowi byli do poświęceń. Moja współpraca z Janem Jakubem Kolskim rozpoczęła się jakieś 4 lata temu, kiedy byłam, nie, 5 lat temu, kiedy byłam w 5 klasie szkoły podstawowej. Myślę, że nasza relacja budowała się bardzo dobrze, ponieważ pan reżyser jest wymagający oczywiście, ale również wyrozumiały i otwarty na wszelkie propozycje od innych ludzi, aktorów, ekip, operatorów i wszystkich, którzy mogą wnieść jakieś ważne wartości do filmu. I dlatego myślę, że ta współpraca była i jest, mam nadzieję, że również będzie kiedyś bardzo udana i bardzo dobrze się rozwijająca. Ile masz lat? Na ile wyglądam?
Marysia jest kosmicznie uzdolniona. Nie ma chyba słowa, które by lepiej opisywało rozległość jej talentów. No tak, Marysia jest przy tym bardzo pracowita i bardzo, mówiąc kolokwialnie, poukładana. To zasługa rodziców, którzy dają trójce z swoich pociech, pośród których jest Marysia, bardzo, bardzo dużo swobody, ale takiej rozumnej swobody tam jak trzeba, to jest też pewnie mocna ręka. No w każdym razie Marysia ma wszystko to, co potrzebne jest, żeby być na ekranie wiarygodnym i przyciągającym magnetycznie uwagę. I to coś dało się odkryć przy okazji poprzedniego filmu. Tam zrobiliśmy 16 castingów, o ile dobrze pamiętam. Tak, 16. A Marysia już na pierwszym z tych castingów była. Nie wiem, po co robiłem 15 następnych, ale nie mogłem uwierzyć, że to, co nam się zdarzyło, było prawdą. Bo to pojawiła się osoba mówiąca niezwykle naturalnie, wiarygodnie, z takim wdziękiem i z taką powściągliwością ponad wiek i taką bardzo pasującą do ekranu powściągliwością też. Tak umiejąca dawkować siebie. To jest bardzo rzadka cecha, bo dzieci są nie potrafią tej proporcji znaleźć tak łatwo jak dorośli. Dzieci chcą od razu wszystko mieć, cały świat zagarnąć, świat ekranowy na przykład. Ona nie, ona tak siebie dawkowała. Tyle jej było, ile było potrzebne filmowi. No tak, i Marysia pięknie dorośleje, wzrasta w świadomość, czyli w to narzędzie, które jest bardzo potrzebne aktorowi. No i ponieważ nie ubywa jej talentu, a przeciwnie, pewnie przybywa, więc wróżę, że jeszcze przed nią dużo rozmaitych przygód z filmem. Mam 15 lat i nie mam pojęcia, co będę robiła w życiu. Tak mogę powiedzieć o mojej przyszłości, ponieważ mam tyle pomysłów. Jestem teraz w szkole muzycznej i kiedyś też byłam też w szkole baletowej, też jakby miałam przez jakiś czas do czynienia właśnie z filmami, więc jakby możliwe jest, że moją przyszłość w jakiś sposób zwiążę ze sztuką, ale nie wiem, bo jakby jest tyle możliwości przecież, że nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co będę robiła. Ten film to nie jest moje życie, to jest refleks od mojego życia. Ten bohater to nie ja, to jest refleks ode mnie. Proszę nie traktować tego komunikatu z ekranu jak opowieści o moim życiu. To jest, to się syci moim życiem, to się karmi moim życiem. Natomiast to nie jest moje życie. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do obejrzenia filmu Las Czwarte Rano w kinach. Obejrzyjcie go z legalnego źródła. Pozdrawiam, Marysia Blandzi. Nazywam się Jan Jakub Kolski. Jestem reżyserem z Polski. Na ekrany wchodzi mój najnowszy film, nazywa się Las Czwarta Rano. Namawiam, obejrzyjcie ten film. Proszę, obejrzyjcie go z legalnego źródła. Boria jest na ciebie wkurwiona. Miałeś kiedyś kogoś? Żonę? Dziecko? To powiedz chociaż, kurwo, jak masz na imię. Pamela.